Mecz na początku się nie za dobrze dla nas ułożył, od razu odpowiedzieliśmy bramką, weszliśmy na prowadzenie. Wisła miała dużo więcej 100% sytuacji, nie wykorzystała ich, a te, które wykorzystała, to bramki kuriozum, tak, rykoszety. Nie wiem, co mam powiedzieć, bo niesamowite rzeczy się dzisiaj działy. Jedyny pozytyw, że drużyna grała lepiej, ale powiem szczerze, wolałbym grać brzydko, ale wygrywać. Gdybyśmy nie wierzyli, to powinniśmy się spakować i nie przychodzić już na treningi i wywiesić białą flagę. Jest bardzo ciężki moment, ale drużyna cały czas wierzy. Potrafimy grać w piłkę, momentami to pokazywaliśmy nawet dzisiaj. Brakuje szczęścia po postawieniu tej kropki na D, ale wiesz, że podniesiemy się i te ostatnie dwa spotkania sprawią, że jednak pozostaniemy w tej pierwszej ósemce. Jestem rád, že strieľam bránky, ale škoda toho, že neznamenala 3 punkty. V druhej polove sme išli do provádzenia, ale dostali sme bránku nemožlivo. Také bránky, ak sme dostali aj tú prvšiu, aj druhá, to ťažko. No, nemieli sme šťastie v tým meču a je pravda, že Vysa mala dužo situácií tam v druhej polove, mala asi 3-4 situácie ešte. A my v tej druhej polove, no nevygondalo to bardzo dobře. Ale už musí ostať 3 punkty tutaj a musíme vyhrať, lebo už ďalšia šanca nebude. Musíme vyhrať na ten 2 meč, aby sme sa dostali do tej prvšej osemky. A pamätáš, že koho kolesko zrobili ste, budete iba kolesko po druhej bránce? Čo? Tak, byla, no. Arči mu sa urodila cúrka, tak dla niego, no. Vygondalo to lepšie, myslím, že sme viacej válčili oproti tomu ostatnému meču, čo sme odohrali tutaj so Šlonskom. Bylo vidieť, že všetci išli na maximum. Tak samo na Jagiellonii len, hovorím, to šťastie nám dzisiaj brakovalo. No, ťažko je to dla nás, ale budeme valčiť do ostatného meču. Sú pred nami ešte 2 meče, čiže musíme zdobiť 6 punktov. No, nič iného nám neostáva. No, brakovalo nám to šťastie, no prvšie 2 bránky, čo sme tratili, bylo nemožlivé, no jak povedať. Prvšiu bránku sme strelili si sami a druhá tak samo to lobem cez brankáža. A je pravda, že Vysla mala tie situácie v druhej polove, tam mali, myslím, že popřečku dali, tam byl slupek a my sme v druhej polove, no nemali sme toho dužo, no, okrem tej bránky, čo sme strelili, tak